Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Eryk. Mam 9 lat. Przyjechałem do was z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Wszystkie mają imiona. Wystąpię z Budyniem, z Napoleonem, z Koko, z Pieszczoszką, z Pusią. Ty kot ze skrzydłami, ja się zesnę. O jak? Zaczęło się od 2 kur, a teraz mam 83. To była kura? Tak. Sowo kura jakaś. Kura to jakieś są mieszanki. Mutanty, nie? Wszyscy się pytają, a co robimy, kiedy tych kur jest za dużo? A to wtedy zawsze mówię, członków rodziny nie zjadamy. Przyjaciół się nie pożera, to jest racja. A to kogut chyba cicho, jest. Cicho, no raczej. Jezu, tylko że on nas no, nie przecież ten. To nie jest kura. Kogut to dziobie nie, chyba, nie? Ale czy piękny nie? Jest. Jakie ma dzwony. Patrz, 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 kura! Patrz. Nie, on idzie do nas. Ja nie, Jezu, nie ufam mu. To jest Napoleon, szef kurników. Jest najcięższym i najmasywniejszym kogutem, jakiego hoduję. Bardzo głośno pieje i bardzo lubi, kiedy go podnoszę. Tak? A w jakim celu? No, żeby go pogłaskać po prostu. Aha, brawa dla Napoleona. Oto Koko. Bardzo duża krzykaczka. Ma bardzo fajny czubek i uprzedzam już wasze pytanie. Ona ma oczy i bardzo dobrze widzi. Aha, okej. A oto Pusia. Tak zwana kurka jedwabista. Pusia. Zamiast piórek ma taki jakby puch. Aha. A co najciekawsze, ma 5 palców i pod tym puszkiem ma czarne mięso. O. A oto moja Pieszczoszka. Jest bardzo fajną kurą i zapraszam komisję do głaskania jej. Idź komisjo, idź pogłaskać. Ja idę pogłaskać. Ale kogut mnie nie ugryzie? Nie. Dzień dobry. Proszę. Mogę go pogłaskać? Weź, bo on ma spodnie chodź, robotnicze. Ale jesteś piękny. To jest Napoleon. Zobacz. Ten piękny wycierak. No, zaliczyłeś taniec z kurą! Czekaj no! Nie drażnij go! Hej, nie gadajcie! Patrz! Dobra, dobra, no! Idź z nim! No chodź, mój najpiękniejszy, chodź! Wiecie, ja chyba też zawsze hodować. Idź, tak, idź, choduj, tak. No. Usiądź na jajkach i choduj.